Cześć wszystkim, moi drodzy. Ja już powoli pakuję się do Dubaju. Jeżeli wszystko idzie zgodnie z planem, to najprawdopodobniej widzieliście już większość filmów z tej wielkiej metropolii Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ale to nie znaczy, że teraz będziemy obniżali tempo. W drugą stronę, podnosimy poprzeczkę jak najwyżej i dzisiaj będziemy rozmawiali z osobą, która jest już w Dubaju kilka lat i była nam skłonna opowiedzieć, jak to dokładnie tam wygląda. Dlaczego wszystkie gwiazdy, patogwiazdy, influencerzy, patoinfluencerzy tak bardzo chętnie wybierają się do tego miasta? Czy prostytucja w Dubaju, w Zjednoczonych Emiratach jest naprawdę tak obecna, pomimo że jest nielegalna? Czy zarabia się tam rzeczywiście takie krocie? Zobaczcie, ile pytań już teraz mi się tutaj nasuwa. Co będzie na miejscu z moim gościem? Mam głęboką nadzieję, że wszystko poszło zgodnie z planem i zaraz zobaczymy tę rozmowę. No to co? Zaczynamy! Dobrze, moi drodzy, w takim razie jest ta długo wyczekiwana rozmowa. Witam cię serdecznie, bardzo dziękuję, że poświęciłeś swój czas. Dzisiaj, moi drodzy, będziemy rozmawiali, tak jak słyszeliście, o tym, jak wygląda Dubaj. Ale może nie będę ja dzisiaj aż tak bardzo mówił, a mój gość. Na samym początku, powiedz mi, jak tutaj przyjechałeś, jakie było zderzenie kulturowe? Europa, a tutaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Przede wszystkim to był jeden wielki szok. Różnice kulturowe są ogromne, zarówno od takich sfer codziennych, jak do życia, powiedzmy, wieczornego. Więc no jest, mamy z tym problem, przy czym to nie jest tak, jak ludzie mówią, że tutaj alkohol jest zakazany. To jest, niestety nie jest prawda. Możemy znaleźć punkty, możemy kupić. Ludzie, którzy mieszkają tutaj, którzy są lokalnymi, czyli Emirajczycy, oni faktycznie muszą podlegać pewnym zasadom, muszą posiadać licencję na alkohol, muszą ją sobie wyrobić, co roku odnowić, żeby faktycznie korzystać, żeby kupować w takich sklepach. Co roku muszą odnowić licencję? Tak, to jest licencja odnawialna. Co roku musisz odnowić licencję na alkohol. Żebyśmy jeszcze usystematyzowali. Na samym początku, jesteś ile już tutaj w Dubaju? Od 5 lat. Od 5 lat jesteś tutaj w tym miejscu. I jeżeli miałbyś powiedzieć o rzeczy, która ciebie najbardziej zszokowała po tych 5 latach, to co by to było? Najbardziej zszokowało mnie wrażenie, które ma się przyjeżdżając tutaj, czy jako turysta, czy pierwszy raz, a rzeczywistość w Dubaju. To czym to się tak różni w takim razie? Dubaj bardzo promuje tą politykę bogactwa, takiej fasady, że my tutaj jednak jesteśmy krajem bogatym, opływającym, tak, szastającym pieniędzmi. Chcemy to pokazać przez to, jak budujemy, jak żyjemy, jak pokazujemy to światu. A przyjeżdżając tutaj, okazuje się, że takie faktycznie elementy tego bogactwa, te pozory, są faktycznie tylko pozorami. Ja jestem tutaj 4 dni i ja też odniosłem wrażenie, że jest to miasto bazujące w głównej mierze na iluzji. Tak. Tak, zgodzę się z tym jak najbardziej. Iluzja to jest, myślę, to, co właśnie władze Dubaju chcą przekazać światu. Tym bardziej, że Dubaj obecnie to już nie jest taki Dubaj jak kiedyś. No, aż tym bardziej, jeżeli chodzi o naszych polskich, mam wrażenie, celebrytów, pseudocelebrytów, influencerów, to jest miejsce, które bardzo mocno chce być traktowane jako taki target, gdzie przyjeżdżają tylko najlepsi. Tak, uznawany za takie miejsce dla wybranych, dla tych najlepszych, dla tych najbogatszych. Oczywiście, ja nie mówię, że tak nie jest. Są takie miejsca, są takie okazje, że faktycznie tacy ludzie znajdą tutaj miejsce dla siebie. Skąd wynika to takie zakłamanie wśród polskich osób, które tutaj przyjeżdżają i tylko chcą pokazywać się z tej takiej najlepszej strony tego miasta? Właśnie dobrze to ująłeś. Chcą się pokazywać. Myślę, że tu jest też, przez to, że Dubaj ma tą politykę tego bogactwa. Wielu polskich influencerów, ludzi, którzy, nie tylko polskich, którzy chcą być utożsamiani z tym
bogactwem. Przyjeżdżają tutaj, chodzą do tych najlepszych miejsc, fotografują się przy najbardziej znanych rzeczach, w najbardziej znanych miejscach. I nie czarujmy się, no tworzą, tak jak to Instagram generalnie wygląda, tworzą razem z nim tą ułudę. I napędzają dodatkowo jeszcze wśród ludzi, którzy żyją sobie normalnie i powiedzmy nie podróżują w takie miejsca. Jeżeli byśmy teraz odbiegli od tego tematu i zeszli na zarobki. Okay. Zarobki, jeżeli mógłbyś się podzielić, bo ty z branży jesteś? Ogólnie informatycznej, można powiedzieć. Branża informatyczna, czyli mam wrażenie, że dosyć pożądany zawód w dzisiejszych czasach. W tych czasach też, co bardziej. Właśnie, i w tym miejscu, gdzie też jesteśmy. Jakie są mniej więcej twoje zarobki, jeżeli masz swoją firmę tutaj w Dubaju? Możesz powiedzieć absolutnie szacunkowo, bo tutaj nie chodzi tylko o to, tylko chciałbym to sobie porównać do warunków Polski, a później to do warunków osób, które tutaj mieszkają i są normalnymi osobami, które się akurat tutaj urodziły, ale nie urodziły się w rodzinie szejków. Myślę, że najlepiej będzie zobrazować to już jako typowy, powiedzmy, pracownik w tej branży, bo mi jest ciężko jako, powiedzmy, właścicielowioty jakby sobie definiować i porównywać i przedstawić ten kontekst. Dobrze. Ale myślę, że jako, weźmy sobie klasycznego, powiedzmy, osobę na seniorskim stanowisku, programistę. Tak. W Polsce? W Polsce wiemy. Wiemy. Tutaj te zarobki są mniej więcej na poziomie 30-40 tysięcy dirhamów. I to jest osoba, która jest zatrudniona w firmie. Zatrudniona właścicielem. Nie, to jest osoba, która jest zatrudniona w firmie, która pracuje normalnie na etacie, okay, jako programista na już, powiedzmy, dosyć wysokim stanowisku, na tym, powiedzmy, najwyższym poziomie. I to jest mniej więcej gdzieś tak uśrednione, zależy oczywiście to jeszcze od firmy. Zdarzają się, jest tutaj kilka firm, które oferują więcej. To jeszcze tylko w telegraficznym skrócie. Ja mówię produkt, ty mówisz cena. Na tyle, na ile wiesz. Dobra? Wow. Dobra. To tak. Wynajem luksusowego samochodu. Na dzień. 6000 dirhamów. 6000 dirhamów. Lot do Abu Dhabi. 1200. 1200. Emiratesami. Emiratesami. Ok. Wyjście do klubu. Open bar. Dziesiątki tysięcy. Dziesiątki tysięcy, ale taka spokojniejsza impreza? Spokojniejsza impreza 1,5-2-3 tysiące. 1,5-2-3 tysiące, okej. Okay. Dobra kolacja w dobrej restauracji, bardzo dobrej restauracji. Bardzo dobrej restauracji, spokojnie na dwóch osób, spokojnie 1,5 tysiące. To jest tak minimum, bym powiedział. Mhm. Flaszka 0,7, wódki. Wódki od 60 do 150 dirhamów. Nawet polski jakiś. Okay. Polski drinki też mamy, także to takie ceny mniej więcej. Dobrze. I teraz jesteśmy właśnie w tym najciekawszym temacie, który będzie bardzo związany z tym, co powiedziałeś, polskie. Niedawno do kin wszedł tak bardzo znany film, gdzie Polacy tłumnie się na niego wybierali, nie wiedząc czemu, czy przyciągnęła pierwsza nazwa, czy przyciągnęła druga. Podejrzewam, że jedna i druga. Też taki był zabieg marketingowy. Jak wygląda tutaj kwestia, jeżeli chodzi o prostytucję, jeżeli chodzi o kwestie z kobietami, jeżeli chodzi o kwestie instagramowe, jak to wygląda z punktu widzenia twojego, bo mieszkasz tu już 5 lat. Co wiesz, jak wiesz? Go szczerze. Dzieje się dużo na różnych polach. Generalnie jest nie, prostytucja jest tutaj nielegalna. To trzeba podkreślić. Przy czym jak wszędzie, tam gdzie jest coś nielegalnego, tam działa gdzieś tam piwnica i tutaj nie jest inaczej. Jeśli chodzi o to, kto tutaj para się tym zawodem. Mhm. Nielokalne osoby. Generalnie nielokalne, bo tutaj mówimy i zarówno i o kobietach, i o mężczyznach, bo to jest, myślę, że na równym stopniu mamy tutaj, może też to tutaj trochę różni, wyróżnia Dubaj, że tutaj prostytucję zarówno męską, jak i damską, gdziekolwiek, w jakimkolwiek, powiedzmy, wymiarze i ilościach. Mhm. Kto tutaj przyjeżdża? Przede wszystkim osoby ze wschodniej granicy naszej, czyli Rosja, Ukraina, Białoruś. Plus, dalej idąc, bym powiedział, Koreańczycy, Japończycy. Okay. To są dwie największe grupy, które, powiedzmy, tak, świadczą te usługi. Świadczą te usługi. Plus, dodatkowa część jest jeszcze z krajów afrykańskich. Ale jest ona, bym powiedział,
nieznaczną w kontekście dwóch pozostałych. Ale w jaki sposób można w takim razie dosięgnąć tej, w cudzysłowie, piwnicy? Czy są to, nie wiem, ulotki, czy są to jakieś zamknięte grupy, czy musisz wejść w jakieś środowisko, czy pójść do klubu i ktoś ci to zaoferuje? Jak to wygląda? Zależy od, powiedzmy, poziomu, na którym chcesz operować. Taki najprostszy, powiedziałbym, najtańszy poziom, no to wystarczy faktycznie iść do jakiegoś zwykłego klubu. Czasem wieczorami przejść gdzieś w jakimś miejscach takich imprezowych, gdzie faktycznie jest w stanie ktoś do ciebie podejść. Zaproponować takie usługi, czy to bezpośrednio, czy po prostu jakiś agent, tak, czy jakaś osoba, która pośredniczy w takich zabiegach. Jeśli wchodzimy, powiedzmy, na bardziej ekskluzywne poziomy, to już są bardziej grupy zamknięte, bardziej prestiżowe kluby, gdzie też się to zdarza, że osoby są w stanie, załóżmy taka sytuacja, że jesteś w stanie sobie po prostu do jakiegoś znanego klubu, zamówić sobie jakieś drinki, zamówić sobie cokolwiek i w tym momencie, po jakimś czasie, ktoś może do ciebie podejść, przyjrzeć się, dosiąść, przeprowadzić miłą rozmowę, zaproponować to i owo. Bardzo tutaj, jeśli chodzi o ten, powiedzmy, bardziej czystowy poziom, te osoby są bardzo, bym powiedział, kontaktowe, bardzo takie na zasadzie przyjazne, może to jest złe określenie, ale na zasadzie takiej, że faktycznie one wyjdą z tą inicjatywą, podejdą do ciebie. Czy serio tak jest, że ci ludzie, którzy tutaj mieszkają, którzy mają te bajeczne wręcz kwoty na swoich kontach, oni potrzebują aż tak potężnych doznań, na tyle, na ile wiesz? To możesz się tym podzielić. Im więcej tych osób wokół ciebie, tym świadczy to o twoim większym prestiżu. Więc bardziej to postrzegałbym w formie takiego chęci zaimponowania, chęci pokazania się, że potrafisz przebywać, utrzymywać daną grupę, tak, czy dziewczyn, czy... Czy zauważyłeś, że te panie mogą się bać tych osób, które je w cudzysłowie wynajęły? Oczywiście. Też osoby, które mają pieniądze na tyle, żeby czy wynająć nawet, wiesz, jedną panią na jedną noc, czy wynająć kilka na jakiś dłuższy czas, oni mają też swoje pewne koneksje, to raz, a dwa, że sami charakternie też nie są najprostsi, najłatwiejsi. Tym bardziej, jeśli to jest podjudzone jakimś dodatkowym czy trunkiem, czy czymś innym. Także w tym momencie obawy mogą być jak najbardziej słuszne, z racji tego, że nie jesteśmy w stanie też przewidzieć tych osób, tak? To są osoby, które trochę trzęsą tutaj tym Dubajem. No właśnie. Więc no i nie tylko mówimy o Dubaju, tak? Ale skupiając się tutaj, one mają wpływy, mają możliwości, więc w tym momencie to nie tylko, że coś ci się stanie w danym momencie, ale jeśli coś się na przykład takiej osobie nie spodoba, to ona ma możliwość, żeby na przykład zadziałać. Żeby cię uciszyć. Ile? Ile można skołować? Ile można skosić za jedną noc? Oczywiście z opowieści. Oczywiście. Są, że jeśli, powiedzmy, mówimy o takich najbardziej przystępnych cenach, to jest jakieś około 500 do 800 dirhamów. Za godzinę. Za godzinę? Za godzinę. Do tego ekskluzywnego poziomu, gdzie obracamy się już na poziomie kilkunastu, spokojnie, w tej górnej kilkunastu, czy pod 20 tysięcy za godzinę. 20 tysięcy za godzinę, tak. Przy czym to już trzeba, faktycznie to już jest pewna grupa, w której też nie każdy się dostanie, nie każdy będzie mógł korzystać, nie każdy sobie oczywiście jest w stanie pozwolić. Tak. No, mam wrażenie w ogóle, że to są porobione takie kasty i dla pewnych osób są pewne osoby, dla pewnych są też inne osoby. No to jest taka... A powiedz mi, jak wygląda kwestia tutaj przestępczości? Mafia, jakaś takie, coś takiego w ogóle tutaj funkcjonuje? Wiesz, przez to, że Dubaj generalnie od zawsze był tym krajem bezpodatkowym, tutaj jest mnóstwo byłych gangsterów, mnóstwo siedzib mafii, mnóstwo grup przestępczych. Ale jest to obecne na ulicach? Nie, bo oni tutaj przyjeżdżają po to, żeby odpocząć, żeby zainwestować, żeby odpocząć od tego wszystkiego, co się dzieje gdzieś tam w ich terenach, gdzie działają. No, że nie, bo nie ma, na przykład, nie wiem, bujek na ulicy. Oczywiście, że nie. Tutaj przyjeżdżają na odpoczynek od swojego nominalnego zawodu. To raz i dwa, że po prostu zainwestować, czy wiesz, te pieniądze, które gdzieś tam zdobywają w jakiś tam konkretny sposób. Także
nie widać zupełnie tego. Czasem można zobaczyć, wiesz, jakieś tam powiedzmy kolumny czy grupy, które się przemieszczają, ale to jest jakby tylko tyle. Nic, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, o jakieś zdarzenia, nic tutaj się takiego nie dzieje. To jest pod tym kątem naprawdę bezpieczne, pod jakimkolwiek zresztą. Jak tylko ciebie zobaczyłem, to doszedłem do wniosku, że coś tutaj było kombinowane. Mówię bardzo wprost, poznaliśmy się już, możemy sobie na troszeczkę więcej pozwolić. Skąd wynika zmiana wizerunku, kiedy tutaj przyjechałeś? Dlaczego? Wiesz co, wynika przede wszystkim ze stylu życia. Mam wrażenie, że też to nie jest standard. Nie każdy decyduje się, powiedzmy, na pewne zmiany. Tylko dopowiem, o co mi dokładnie, moi drodzy, chodzi. Chodzi mi o pofarbowanie włosów, a także zapuszczenie brody i też zmienienie koloru na ciemny, tak jak tutaj pewnie większość. Proszę. Okej. Generalnie żyjąc w kraju muzułmańskim, spotykając się tutaj z różnymi osobami, czy to prywatnie, czy na poziomie biznesowym, kultura jednak w większości jest trochę inna, więc mimo wszystko tutaj zmiany tego typu powodują, są spowodowane tym, że chcesz mimo wszystko jakoś może wejść w to takie towarzystwo, może jakoś w tym momencie dopasować się do pewnych standardów. Po jakim czasie zdecydowałeś się na zmianę? Prawdopodobnie z pół roku. Około pół roku po pobycie, tak? Kiedy w tym momencie już się zaczęło, no bo przyjeżdżając tutaj, zaczynasz dopiero gdzieś tam rozwijać kontakty, zaczynasz poznawać różnych ludzi, wchodzić w pewne grupy, więc to pewno gdzieś tam się zbiegło z takim momentem, kiedy już faktycznie było to w bardziej zaawansowanym stopniu, że spotykało się na co dzień więcej osób. Ostatnim pytaniem jest pytanie najbardziej standardowe, które zawsze moim gościom zadaję. Czy poleciłbyś to miejsce na wakacje i na życie? I tak, i nie. Na wakacje jak najbardziej. Z punktu mieszkania tutaj, jeśli ktoś planuje z Polski rzucić wszystko, wyjechać tutaj, zacząć tutaj nowe życie, zacząć taki Dubai Dream, nie. 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 Pod warunkiem, że no, ktoś nie ma, powiedzmy, odłożonego majątku, czy tam jakiś walizki z pieniędzmi, to nie jest kraj, gdzie faktycznie można przyjechać i zacząć od zera. Super. Bardzo tobie serdecznie dziękuję. Dzięki. Mega miłe spotkanie. Moi drodzy, mam nadzieję, że dowiedzieliśmy się czegoś z tego filmu, z tego wywiadu. Naprawdę poruszyliśmy kwestię, mam wrażenie, że z każdej tematyki i to było dla mnie kluczowe, żebyśmy poznali tak naprawdę, jak to miasto wygląda. Jeżeli chcecie, moi drodzy, więcej tego typu filmów, bo to będą różnego rodzaju atrakcje i z Dubaju, jeżeli chodzi o mieszkania, i z Dubaju, jeżeli chodzi właśnie o takie wywiady, subskrybujcie kanał, wpadajcie dalej na Instagrama, na Facebooka, a my zobaczymy się w kolejnym materiale. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć! Chcecie więcej, to nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, wpaść do Facebooka, na Instagrama i spotkamy się w kolejnym materiale. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!